Jak działa Spirit Box, jak z niego korzystać i o co można spytać ducha. Spytałem was ostatnio na karcie społeczności, jaki jest najlepszy sprzęt w fazmofobii. Udział w ankiecie wziął ponad 130 osób, a kilka z nich nawet uzasadniło swój wybór w komentarzu. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału, jesteście świetni. Wyszło na to, że mały procent z was lubi Spirit Boxa. Czas wyjaśnić, jak on działa i ogrzać lekko jego wizerunek. Spirit Box to urządzenie, które pozwala nam na zdobycie dowodu. Dowodem jest oczywiście odpowiedź ducha. Aby Spirit Box zadziałał, musi być spełnione kilka warunków. Spirit Boxa musimy używać będąc na terenie, na którym duch może hantować. Czyli musi być to albo budynek, albo teren zamknięty. Musimy być w tym samym pomieszczeniu co duch lub maksymalnie 3 metry od ducha. Światła w pomieszczeniu, w którym rozmawiamy z duchem, muszą być wyłączone. Do używania Spirit Boxa przydatne jest działające wykrywanie mowy, ale nie jest ono wymagane. Czy w fazmofobii można mówić po polsku? Tak, mówić można, ale niestety wykrywanie głosu po polsku już nie działa. Pora aktualizacji. Więcej na ten temat w opisie i w karcie. Pamiętajmy też, że nie za każdym razem duch nam odpowie. Jest taki procent szans na otrzymanie odpowiedzi na poprawnie zadane pytanie. Jakie to poprawne pytanie? Oglądajcie do końca. Zanim przejdziemy do pytań, to przypomnijmy sobie, które duchy odpowiadają na Spirit Boxie. Przejdźmy teraz do pytań. Status Spirit Boxa wyświetla się na ekranie. Jeżeli zostanie wyświetlony X, oznacza to brak odpowiedzi ducha. Brak odpowiedzi może być spowodowany albo niespełnieniem wszystkich warunków, albo duch po prostu mógł nie odpowiedzieć. Jeżeli zaświeci się ikonka ducha, to usłyszymy odpowiedź. Mamy 3 główne kategorie pytań. Są nimi wiek, lokalizacja i nastawienie ducha lub inaczej poziom jego agresji. Mamy też dodatkowe pytania, których rozpoznawanie mowy nie powinno wykrywać, ale brzmią one podobnie do standardowych pytań. Pytania o wiek dają nam tylko 2 odpowiedzi. Young, czyli młody, albo old, czyli stary. Są one zależne od modelu ducha. How old are you? Old. How young are you? Old. What's your age? Old. When were you born? Old. Are you a child? Old. Pytania o lokalizację zależą od odległości ducha od gracza i od tego, czy duch jest w tym samym pomieszczeniu, czy w pomieszczeniach przylegających. W zasięgu 3 metrów otrzymamy odpowiedź typu I'm here, I'm close, I'm behind you, a powyżej 3 metrów next to you, away albo far. Where are you? I'm close. Are you close? Next. Can you show yourself? Away. Give us a sign. Far. Let us know you are here. Far. Show yourself. Next. Can you talk? Far. Speak to us. I'm behind you. Anybody with us? Away. What is your location? I'm behind you. Is there a ghost here? I'm behind you. Pytania o nastawienie czy też poziom agresji ducha to bardziej pozostałość po pierwotnej wersji gry, gdzie duchy mogły być przyjazne. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście film na temat tego, jak wyglądała i działała fazmofobia przed wydaniem gry na Steam. I odpowiedzi na te pytania mogą brzmieć tak. Kill, death, die, hate, hurt, attack. What do you want? Death. Why are you here? Kill. Do you want to hurt me? Kill. Shall we leave? Kill. Can we help? Kill. Are you friendly? Kill. Are you dangerous? Kill. Teraz kilka śmieszniejszych pytań, które są wykrywane przez grę. Warto w tym przypadku przełączyć się z silnika WOSK na Windows, ponieważ ten drugi jest zaimplementowany bardziej pobłażliwie i łatwiej o wykrycie frazy. Are you hungry? Kill. Are you French? Hate. Do you want to watch me? Attack. What do you want to eat? Hate. Are you among us? I'm behind you. Are you Casper? I'm Chris. Do you want to kiss me? Death. Do you want pizza? Hurt. Are you Grandpa?
old. Are you a ghost? I'm clear. Do you want to build a snowman? Death. Are you big juicy peach? I'm behind you. Do you want to dance? Kill. Chcesz wziąć czynny udział w rozwoju kanału? Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów i zaglądaj na kartę społeczności. A tutaj film, który warto obejrzeć. Cześć!